Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy tutaj w Kłyżu, a przy jakiej okazji, przy jakich okolicznościach, to tutaj z właścicielką tego domu chcemy porozmawiać. Powie nam o swoich związkach, relacjach w odniesieniu do Stefanii Łąckiej. Prosimy bardzo, kilka szczegółów z jej życia, bo z uwagą słuchałem pierwszego wywiadu, który ksiądz Rysiu prowadził, a jeszcze pani mówi, że dopiero zaczęła, a jeszcze wiele szczegółów zna. Bardzo byśmy prosili o choćby nawet ten szczegół, jak ona odnosiła się do małych dzieci, jak się gromadziły wokół niej małe dzieci, jak lubiła to spotkanie z dziećmi. Bardzo byśmy byli wdzięczni za kilka słów. No więc także, o ile chodzi o to, że ciocia jak przyszła z obozu, to ona w ogóle do wszystkich, i do starszych, i do wszystkich, to do ludzi strasznie po prostu z tym opowiadać o obozie, o życiu, o wszystkim. Chciała z każdym jednym. A proszę pani, że jeszcze przerwę pani, że jeszcze o dzieciach za chwilę, ale że do Kars, tam w Karsach miała znajomych. Tak, w Karsach to rodzina. A kto tam był w tych Karsach? To są wujki, to jest wujek. No jak się nazywali, jakie imiona mieli? To jest Wcisło. Tak? Tak, to jest Wcisło. No. To jest dziadek, to jest brat, był mojej babci. Aha. Tak, Wcisło, to on z Kars pochodził. A dzisiaj w Karsach, kto tam jest z rodziny jeszcze? Tam z Kars jeszcze w tym domu był jeszcze. Tam jeszcze była córka była z tych Kars jeszcze. Aha. Córka jedna i druga w Karsach tam mieszkała jeszcze. Tam i to oni tam, no oni tam jeszcze, że zajeżdżali jeszcze do niego. To jeszcze oni utrzymywali tylko, że do dzisiejszego dnia, no ale jeszcze oni o tym wiedzieli, o tym, że to, tak. No, to są właśnie ci. A jakie liczne rodziny były, bo pani mówi, że dużo dzieci gromadziło się przy pani Stefanii. Jakie liczne rodziny były tam? No to najwięcej, no to mieliśmy sąsiadów, no to misiaszki. To było ich 8, 9 w domu. Aha. Tych to oni takich było można więcej, no jak u nas nie było nas tyle, no ale też nas było, no to ale tak. A u was było ile? To jak tam było 7, to u was było ile? No 7. Też 7? No 7. No to dobrze. No. Tak. No i jak z tymi dziećmi kontaktowała się pani Stefania? No to strasznie, z dziećmi po prostu, dzieci to ona strasznie lubiła. Tak lubiła dzieci, że naprawdę jak do domu przyjeżdżała, to te dzieci do niej tak leciały wszystkie, żeby się przywitały z ciocią. Już wiedziały naprzód, ciocia przyjechała. Ciocia przyjechała ona zawsze, bo ona zawsze jak przywoziła, to przywoziła albo z drzewka, z jakie cukierki czy coś takiego. Zawsze przywoziła se i tym dzieciom wszystkie, co przywoziły, to wszystkim dawała. To one już wiedziały naprzód, żeby lecieć do Stefci, bo ona dla nas ma różne pamiątki. To żeby dla nich iść, żeby iść wszystko opowiedzieć, bo ona im opowi wszystko o tym, jak cierpiały tam wszyscy, ale na to miejsce i opowiedzieć też chciała wszystko o każdemu jak. A proszę pani, takie szczegóły z tego życia obozowego. O czym ona mówiła? Co doświadczyła? Jak ona to wszystko przeżywała? Co pani pamięta z jej opowiadań? No to było największe opowieści z niej życia. To jest życie obozowe. No i co ona mówiła o tym obozie? No to... Co tam w tym obozie się dokonywało? Jak ona to przeżywała? No bo przecież to nie było łatwe. No nie było łatwe i ona to wszystko strasznie przeżywała, bo ona tych więźniów wszystkich przecież tam ratowała jeszcze tam, jak trzeba było, to im dopomagała, co mogła. No tak, tak. A tu z okolicy byli jacyś też tam w więzieniu kobiety? No to nie tak, ale
w okolicy, stóp woli żelichowskiej, można powiedzieć, to tam jeszcze tak przychodzili. Ale czy jeszcze koleżanki w obozie razem z nią były? Tak. Tu, to nie stąd. Nie. To nie stąd, ale skąd miała najbliżej tu do tych koleżanek, które potem przyjeżdżały, spotykały się? Gdzie najbliżej mieszkały? W Krakowie czy no, gdzie? W Krakowie. Czy w Dąbrowie? Czy... Skąd? Jak mówisz, Marysiu? I jak się nazywały te koleżanki? Pamiętacie? A no to zależy, no to tak jak Kalicińska się nazywała, to do dzisiejszego dnia jeszcze z nich myśmy mieli jeszcze. Aha. Ja jeszcze zachowywałam zdjęcia tych koleżanek. I one są też w archiwum w Gręboszowie? W Gręboszowie, tak, są. A. No, Kalicińska, tak, no. O, Kalicińska były, no. Była taka najbliższa koleżanka. O, proszę, ksiądz prawdy, no. To najbliższa była, no, Kalicińska. No. Mieszkała. To była koleżanka, czy to była nauczycielka? Nauczycielka. Koleżanka, ale właśnie dlatego, że ona była potem nauczycielką. No. Aha, no. Kalicińska. No, bo ja no ona była pyszna, strasznie była taka zżyta z tego, że wciąż tam przecież u nas przebywała. Tutaj na tym spotkaniu, w którym uczestniczę, jest jeszcze pani. Jak pani ma na imię? Maria. Pani Maria. To jest córka, tak? I jest ksiądz profesor Ryszard. Tak, my zawsze mówimy, że to jest ksiądz Rysiu. Tak jest w parafii przyjęte, że jak ksiądz przyjeżdża, to ksiądz Rysiu przyjechał i wszyscy wiedzą, że to jest nasz ksiądz profesor. Tak. No i słusznie tak. Mają. No tak. Człowiek taki, ciepło, życzliwie. Ja też zawsze jak się tylko dowiedziałam, tak? Że ksiądz prawat, a tu jeszcze teraz, jakby ksiądz powiedział, to myślałam, że zapomnę wszystko, nie będę nic wiedzieć. Jak ja nic i no chciałam księdza prawata już zobaczyć. Wystarczy. No to dobrze. Jeszcze niech pani opowie coś z życia Stefanii, jeszcze przed jej śmiercią. Bo podobno, że też troszeczkę słabowała. No to też słabowała, no bo potem była we szpitalu też. No. No to ona była w szpitalu też w Krakowie. Jeździliście tam do niej? No, to tak. To tatuś jeździł, bo to do Krakowa to nie było tak jak dzisiaj, co się jechało, no tylko trzeba było na piechotę chodzić. Niesamowite, bo nie było czym dojechać. No, aha. Tylko tak i tatuś na pieszkę chodził. Aż do Krakowa, czy... Do Krakowa. Nawet mamusia była wciąż w Krakowie, w szpitalu w Krakowie była, na te nogi, bo to była na nogi. No i była tam w szpitalu i tam tatuś wciąż dojeżdżał do niej. No ale to końmi, czy jak? O ile się to do pociągu do Olesna. Aha, trochę pociągiem, tak, prawda? Tak, takie były. No i czy Stefania, jak wracała z obozu, to przecież szła piechotą do Olesna. No proszę, ksiądz prawda, to widzę wszystko, jak to było. No tak, no, że na piechotę się szło, no. To cieszymy się, że jest jeszcze osoba, która pamięta, bo to pani też pamięta Stefanię, czy już nie? Już nie, już pani nie pamięta Stefanii, tylko pani pamięta. Ja pamiętam bardzo dobrze, ciocię, bardzo dobrze pamiętam to. To jest ostatni Mohikanin, który pamięta. Tak. Za 3 tygodnie wyjdzie 10 lat. No a te zdjęcia... Strasznie się ucieszyłam, proszę księdza, jak mi teraz powiedział kiedyś ksiądz prałat w Banach, że do mnie rozmawia, bo do mnie przyjedzie, to już nie wiedziałam, gdzie mam położyć rączkę, jak mówić, żeby mi mogła dopaść tego księdza. Co więcej, przyjedzie jeszcze,
dokładnie na 90. rocznicę urodzin. A kiedy ta rocznica? Ksiądz Prałat coś więcej wie. Więcej niż ja. No właśnie. To może i księdza jeszcze sięgnąć. No, ja bym chętnie posłuchał jeszcze tych wspomnień o Stefanii, tak. Tak, jeszcze. Bo się było poza parafią się było, to tak nie było kontaktu. Nie było kontaktu, tak, to no, słusznie. To a słusznie. Teraz na emeryturze, no to nie wiadomo ile tego czasu ale zostało. Proszę cię, tak ksiądz się dziwi, że ja księdza znałam. Dziwi się ksiądz czy nie? Nie, proszę pani, jednego łatwiej jest zapamiętać, ale jak ja mówię, no... Ja nie miałem kontaktu, bo się było w szkole, potem się było w liceum, to też w internacie, w polu się robiło, to nikt nie chodził, żeby tu znajomości nie było. No, mieliśmy Skłyża w rodzinie, z ciocią się pobrali, Szczechura. Są tu Szczechury? No jeszcze? Co? No to nawet nie wiem, z którego domu tu pochodzili. Ale może się jeszcze dowiem. On już nie żyje, Tadek Szczechura, on był szewcem. Aha, no. A był za ciotką Maryśką. To synowie jego żyją w tej chwili jeszcze. Aha. No. A mieszkali w Ujściu. Ale też przeżyło teraz. Teraz pomarło trzech Szczechurów. No widzicie. No. Tak. No też jeszcze tak, jeszcze. Jeszcze, no co i tak. To ile ich rodzeństwa? Bo musiało ich było kilka być rodzeństwa. Bo jak trzech braci, no to Tadek czwarty, to ich musiało być kilku. To u nich było kilkoro właśnie, że tych Szczechurów, tak? To ma ksiądz rację, że to ich było kilkoro. To dziesięcioro. No a zdjęcia Stefania przywiozła, te z obozu? Jak tu się dostały zdjęcia obozu? Nie ma zdjęć. To dopiero po jak wróciła, to tak, były tak, jeszcze tak. Pamiątki, bo takich obozowych zdjęć nie miała. Nie ma. To Bóg zapłać, bo jeszcze przed nami... Tak, proszę. No może jeszcze do szkoły zaglądniemy, albo żeby nagrać te pamiątki, jakbyś... Ale to niech mi ksiądz powie, jeden i drugi. Czy jeszcze obiecujecie, że do mnie zaglądniecie? Jak będą, zaprosimy. I to takie, jakby były, doczekamy. To takie większe. No to dobrze. Bo to już na takie większe. Ten jubileusz 90. Wszystkie córki na to spraszają. Ale będzie? Żałuję od lat, bo ci robię. Aha. No i przygotować jeszcze jakieś pamiątki związane z życiem. Tak. To słusznie. Pani. Ma być do zdrowia, no. Ale ja się tym nie zajmuję. Siostra się zajmuje. Do zdrowia jest kto? Siostra. Daj mi do niej numer telefonu. O, proszę. O, właśnie jeszcze nowe znajomości, nowe kontakty się nawiązują. Tak, żeby tych szczegółów... Tak, z księdzem Prałatem tośmy mieli straszne znajomości. I no lubiliśmy się wszyscy i nośmy tak po prostu, no to tak się ułożyło, że tu ksiądz, tu to, ale tak, to nie ma mowy. To nie było nic, wszystko... To o tych znajomościach w Karsach, to niech pani też przygotuje, to opowie nam kiedyś więcej. Aha, o tych Karsach. No właśnie, no bo tam Stefania chodziła, odwiedzała. Chodziła. Jezu, no przecież. Strasznie, bo to była, no ona wciąż tam bywała, widno w tych Karsach, bo tam ta młodzież do niej chodziła, w Karsach. A no właśnie. Tam ta młodzież się schodziła, już wiedzieli naprzód. I ta młodzież do tej cioci, do tego wujka, szli do nich, do tych łąckich. Ona prowadziła jakąś tam grupę młodzieżową? No, grupę tak samo oczywiście. Tak, że oni tam wciąż chodzili, śpiewu uczyła ich. A. No, tak, to dużo jest, proszę księdza, dużo opowiem.
No a jakie te piosenki były? Religijne, patriotyczne? Religijne. No, tak? Tak. No. 535. A pani pamięta jakąś piosenkę? 505. Z tych piosenek? No, co stąd to pani uczyła? Tak, że człowiek zapomniał i mówię tak. Oj, nie ma cioci, bo by on wszystko śpiewał, bo ona by wszystko wiedziała. Ciocia już nie żyje. No tak. Ta ciocia już nie żyje. Aha. I ksiądz, ta z Łomskich, tu z Łomskich, to jest Łoboda, to już ona wszystko. A pani nie pamięta, jakie to były piosenki? Może ja sobie melodię przypomnę? A może być, że no. Ale to trzeba by było pomyśleć, proszę cię. No to co się przypomina? Bo tak najlepiej się to pamięta, co się przypomni tak łatwo. To już było najlepiej. Ja jak żołnierzem był, to śpiewałem ciągle. Co ci przypomina? No dobrze. Widok znaniony. Dobra. No właśnie. To jest wspomnienie z wojska, a wspomnienie, co śpiewała Stefania. To babcia Milcia. No ja mówię, ja właśnie chciałam mówić księdzu, że babcia Milcia to by mu powiedział, tak by wszystkie piosenki wyśpiewała. A gdzie ta babcia Milcia mieszkała? Tam na Woli Żeńchowskiej. No to musimy tam jechać koniecznie. No teraz już za późno. A to chociaż ten dom, w którym mieszkała... Dom jest. Wszystko będzie na YouTubie. Będziecie mogły odsłuchać to wszystko. Na razie tyle. Przy następnym spotkaniu będzie więcej nagrania. Będzie więcej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. My jak na wieki wieków amen i serdeczne Bóg zapłać. Księżom, żeście do nas raczyli zaglądnąć nas. To strasznie. Przyjedziemy opić 90. No. Daj Boże. No, daj Boże w najlepszym zdrowiu. Bo ja se o tym myślałam od dawna. Już o tym o was se myślałam. To nie mówiłam naprzód, tylko se już o tym myślałam. No, bo to jeszcze jeden zaleci się, jeszcze jeden ksiądz. Proszę? Telefon. Do księdza Rysia. Tak. Mój? No, to jeszcze tutaj sobie numery kontaktowe pozbierają. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, na wieki wieków.